Cześć, witam Was serdecznie. Otóż mamy piątek. W końcu. Jakiś długi, strasznie był ten tydzień. Dzisiaj, tak jak obiecałam, będę mówiła o pierwszej pomocy w sytuacji, kiedy czujemy, że w domu jest coś nie tak, że wszyscy są nerwowi albo schorowani. Albo jakieś dziwne energie są, że ludzie zaczynają się kłócić, ktoś coś dziwnie mówi, i tak ogólnie czujemy, że coś tam na pewno jest nie w porządku. Dlatego chciałabym opowiedzieć dzisiaj, jak oczyścić dom z niekorzystnych energii. Taka pierwsza pomoc w sytuacji, gdy coś trzeba zrobić szybko, nagle, i dlatego. Pokażę Wam kilka sposobów, przedstawię kilka takich podstawowych sposobów, żeby mieć właśnie pod ręką parę rzeczy, które pozwolą nam bardzo fajnie oczyścić dom. No i teraz słuchajcie. Poczekajcie, ja po znowu pokażę mój screen. To jest ten. Dobrze. Ok. Proszę. Od razu przechodzę do następnego screenu. Proszę, zastanówmy się najpierw, co to znaczy niekorzystna energia. Czy to są jakieś duchy siedzące po kątach, czy to są jakieś nie wiem, wampiry, albo jeszcze jakieś, nie wiadomo skąd, przybyłe istoty. Przede wszystkim, należy sobie uświadomić jedną rzecz: że nie należy się niczego bać. Pamiętajcie, że strach jest to bardzo niekorzystne uczucie, które służy generalnie do manipulowania ludzkością. I nam wmawiano od dziecka, że należy się wszystkiego bać. Bój się Boga, bój się y, pani nauczycielki w szkole, y, bój się psa, bój się wszystkiego się bój. I wtedy każdy może z tobą robić, co chce, każdy może tobą manipulować. Dlatego my się niczego nie boimy. I proszę, zobaczcie sobie na ten slajd. Na pewno znacie Feng Shui. Tak mówimy po polsku. Powinno się to czytać Feng Shui. Tak jak Chińczycy mówią. Feng Shui już kilka tysięcy lat temu odkryło, że są dwa rodzaje energii. Jest energia chi, Jest to energia, która jest oparta na świetle, a jak światło to od razu życie. Jest to cudowna energia orzeźwiająca, powodująca wzrost, yy, powodująca, że się dobrze czujemy, że chce nam się żyć, yy, śmiechu, optymizmu, radości. I jest energia tak zwana sza. Czyli jest to ciemność, jest to śmierć, jest to yy, pracenie energii, jest to, jest to ból. Generalnie wszystko, co negatywne, nazywamy energią Sha. Feng Shui wygląda to w ten sposób, że gdy wchodzimy do jakiegoś pomieszczenia i to pomieszczenie jest pełne energii, pełne światła, to mówimy, jest to energia chi, Ale uwaga, jeżeli jest już za dużo światła, także nas razi oczy, że jest za gorąco, wtedy energia ci automatycznie mimo że to jest światło przechodzi w energię sza, ponieważ jest to już energia niszcząca. Energia sza jest energią zastoju. Jest to taka energia na przykład w piwnicy, gdzie tam wchodzimy śmierdzi na przykład pleśnią. Tak, tak, że yy, czujemy, że, że za chwilę jakoś tak się nieswojo nam robi. I tutaj, oczywiście, symbol Yin-Yang, który reprezentuje energię ci, energię Sha. Ten symbol generalnie przedstawia dualność naszej rzeczywistości, ale też pokazuje bardzo ciekawą rzecz, że Energia ci płynnie przechodzi w energię sza, energia sza przechodzi płynnie w energię chi. W energię I zawsze w energii ci znajduje się trochę energii sza i w energii sza trochę znajduje się energii chi. Dlaczego? Ponieważ one bez siebie nie mogłyby istnieć. Gdybyśmy nie wiedzieli na przykład, że istnieje ciemność. Inaczej, gdyby nie ciemność, nie wiedzielibyśmy, co to jest światło. Tak? Czyli y, musi istnieć jedno i drugie, żebyśmy mogli byli w stanie określić i jedno i drugie. Dobrze? Czyli to tak jak na przykład, gdy jesteśmy zdrowi, nam nic nie dolega, to narzekamy zbyle powodu, y, na przykład jesteśmy w stanie. Y, nie wiem, na przykład narzekać, że pies szczeka, że, że kurz jest na szafie, na przykład. Ale jeżeli jesteśmy chorzy, to wtedy doceniamy dopiero zdrowie. Doceniamy to, jak to jest, kiedy możemy sami wstać, iść do toalety, wymyć się samodzielnie, kiedy jesteśmy w stanie zrobić krok. Wtedy dopiero doceniamy, tak? Ale... Oczywiście i w, w takiej sytuacji tragicznej zawsze jest możliwość rozwoju i powrotu do harmonii. Dobrze? Dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, żeby ta tak zwana niekorzystna energia, żeby te zastoje energetyczne nie były dla nas jakieś straszne, żeby nie sprawiały takiego wrażenia, że, że nie wiem, że jest na przykład w domu, są jakieś duchy, duszki i inne dziwne stworki. Tylko należy do nich podejść z taką, z, no nawet powiedziałabym z miłością, ponieważ one muszą istnieć. Tak jak istnieje światło, tak musi istnieć ciemność, żebyśmy mogli odkryć co to, to światło. Tak? Więc w momencie, kiedy my zabieramy się do oczyszczania domu, ponieważ czujemy, że jednak są jakieś energie negatywne, proponowałabym najpierw odsłonić aluzję, podciągnąć rolety, wpuścić światło słoneczne, przewietrzyć, nawet zrobić przeciąg, a przeciągi to jest nic innego jak energia sza. Ale to nie szkodzi. W momencie, kiedy chcemy się pozbyć um, takiej... Zastygłej energii i zaduchu i za wewnątrz na przykład pomieszczenia, no warto zrobić przeciąg, żeby przewiało. Także to będzie pierwszy krok. Dobrze, otwieramy okna, drzwi, robimy przewiew, przeciąg, niech słońce wleci, podciągamy żaluzję i um, to świeże powietrze już nam bardzo fajnie usunie złogi energetyczne, tą energię sza nam wyrzuci. To coś Ala działamy na sza, czyli przeciągiem działamy na złogi energetyczne, żeby uciekły nam z naszego pomieszczenia, mieszkania, na przykład biura. Dobrze. Teraz co warto mieć w domu? Warto mieć białą szałwię. Warto mieć też palo santo, dzwony, dzwonki wieczne, tybetańskie, japońskie, na cokolwiek mamy ochotę. Misy, gongi, muszle, minerały, szyszki, kwiaty. I teraz przejdźmy może do białej szałwi. Biała szałwia pochodzi z USA. Tak naprawdę w okolicach Kalifornii są różne plemiona indiańskie, które od wielu tysięcy lat tą białą szałwią się leczyli. Nawet świeże liście szałwii spożywają, ponieważ ona posiada bardzo dużo cennych minerałów. Ale ususzona szałwia służy im do, służyła i służy do rytuałów oczyszczających. No ale oczywiście biali ludzie podglądali, co tam Indianie robią, dlaczego tak robią, no i zostało to przejęte od nich i mamy w tej chwili na całym świecie białą szałwię, można ją kupić. Oczyszczamy białą szałwią... Oczyszczamy pomieszczenia, można oczyszczać też ludzi. Jak oczyszczamy ludzi? Po prostu, yy, tak, zaraz wam pokażę. Może na końcu, bo tutaj ja jestem na takim małym, w yy, małym okienku, nie bardzo będziecie widzieć mnie. To na końcu może będę wszystko prezentowała, ponieważ tutaj mam spory, yy, yy, sporo różnych rzeczy do przedstawienia. Taka ciekawostka też, że palenie szałwi, czyli, czyli powodowanie, że ten dym znajduje się w pomieszczeniach, bardzo fajnie leczy zapalenie zatok. Także jeżeli ktoś ma problemy z zatokami, też może sobie trochę właśnie też zapalić i wąchać. No, też nie za dużo, nie? Żeby, żeby oczywiście się tam nie. nie, nie nie myślę, żeby zatrucić, ale wiecie, wszystko w, 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 w umiarze. O, i tak zobaczycie, że biała szałwia jest właśnie w takich wiązkach sznureczkiem przewinięta. I można ją kupić. I teraz wiecie co. Ponieważ biała szałwia, no, nie wiem czy jest w Europie w ogóle uprawiana, z tego co wiem, to jest ściągana z Ameryki, właśnie obszary Kalifornii. I No i ceny są różne, wiecie co? Ponieważ taka ciekawostka też w Hiszpanii jest używana w domach bardzo często. Generalnie ludzie znają się. Zresztą Hiszpanie w ogóle bardzo wierzą w, w energię, w w oczyszczanie energetyczne, w szamanizm, we wróżenie, w tak zwane mala ocho, czyli, czyli rzucanie uroków. Także słuchajcie, można to kupić, generalnie w każdym małym miasteczku jest jakiś sklep, gdzie można kupić sobie właśnie białą szałwię, no potem wam pokażę, bo tutaj nie zobaczycie teraz na tym, w tym malutkim okienku u nas kosztuje um, szałwia w tej chwili 3 euro, taki jeden o taki jeden właśnie kłębek, kosztuje 3 ,90 euro 90 centów, podrożało bo jeszcze w grudniu było 3,40 ale na przykład w Amsterdamie y, widziałam szałwie słuchajcie uwaga, za 13 euro jeden kłębuszek, no, masakra po prostu, także pochodźcie, popytajcie, popatrzcie ja nie myślę, żeby w Polsce to było takie drogie, warto mieć w domu białą szałwię jest to bardzo, bardzo wydajne tu zobaczycie że mam a potem pokażę, tu mam taką szałwię już dosyć nadpaloną fajnie się zapala także warto mieć nad, nad jakimś Talerzykiem, bo oczywiście ona traci. Traci, tutaj, próbuję zapalić, żeby wam pokazać. Pięknie się dymi. Też, jak ma ktoś w domu czujniki dymu, to uwaga, bo od razu zaczynałem czujniki dymu szaleć, ponieważ ta szałwia naprawdę mocno dymi. No i właśnie na tym to polega, że ma mocno dymić. Okay. Czekajcie, czekajcie. No tu, gdzie się chcę, bo nie zatrzymam. O, już tu zaczyna się dymić. Nie wiem, czy to widać, że już się dymi. Dymak już leci. O. No. Wiecie, co jest bardzo przyjemny zapach? Taki trochę kościelny, kadzidło kościelne, pomieszane z takim zapachem trochę cytrynowym. Przyjemny zapach. Moja koleżanka. A właśnie, w Turcji jest. Można kupić w Turcji. W Turcji hodują. Tak, teraz widzicie, przypomniałam się, bo moja koleżanka często do Turcji jeździ. Przywiozła sobie z Turcji parę kilo. I, no i ona tak, tak lubi sobie ten dom m, wykadzić tą szałwią do tego stopnia, że nawet ją sąsiedzi pytali wiesz, co, nie wiemy co ty palisz ale nie pal tyle i jaraj tyle, coś w tym sensie było pewnie myśleli, że to jakiś nowy rodzaj wiecie czego no także, także uwaga, uwaga na sąsiadów w razie czego powiedzcie, że szałwia że, że to tylko biała szałwia i teraz Patrzymy dalej, czyli, czyli biała szałwia w domu jak najbardziej powinna się znajdować. No taki, um, taki kawałeczek. Um, no spokojnie, no zależy jak często y, y, używacie. Ja tak no raz na miesiąc, a jeżeli coś faktycznie czuję, że, że jest nie. Nie za bardzo, to raz w tygodniu. Używam to, słuchajcie spokojnie, na rok Wam wystarczy. I teraz słuchajcie: Palo Santo. Palo Santo to jest nic innego jak rodzaj drzewa, który pochodzi z Ameryki Południowej, głównie z Ekwadoru i z Peru. Został ostatnio wydany nawet zakaz wycinania tego drzewa. W Ameryce Południowej, ponieważ cały świat zwariował na tle palosanto. Wszyscy, wszyscy chcą go mieć w domu. I, no i właśnie, szczególnie w Peru, powiedziano, że można tylko zbierać pobierać to drewno z umarłych drzew. No Nie wiem, jaka jest historia, bo generalnie to Palo Santo też wszędzie można kupić. I no tak czy owak dba Ameryka Południowa o to, żeby, żeby te drzewa wsadzać. Jak najwięcej w tej chwili sadzą tych drzew, dbają o plantacje. No bo to też jest oczywiście wiadomo dobry interes na tym. No to też nie jest tanie. Pochodzenie. Jak można się domyślać od inków. Inkowie używali już, też spalali to drzewo i, i kadzili tym drzewem domy, yy, i uważali, że to przeciwdziała złej energii, chorobom, przyciąga również szczęście. Yy, no, wiadomo, czyszcza energię pomieszczeń ludzi. Yy, no i też znowu, tutaj mam palosanto. W momencie, kiedy się pali, można sobie tak nawet no, może nie tak dokładnie nad głową, ale o, nad talerzykiem. I tak sobie wokół siebie przejechać kilka razy. W tym dymie się obracać. I jak najbardziej oczyści nas. Co jeszcze? Redukuje ból, zapalenia i stres. Tak. Co ciekawego tutaj z Palo Santo jest, że drewno też dodawane jest do wyrobu alkoholu, ponieważ nadaje taki kolor, jak to twierdzą, alkoholu bardziej bursztynowy i. Tak, ta, taki bogatszy, bogatszy smak jest. No nie wiem, nigdy nie piłam alkoholu, żadnego z, na bazie Palo Santo, żeby gdzieś tam z dodatkiem. Prawdopodobnie to by działało tak jak nasza żubrówka, tak jak tą trawę, co się dodaje, przypuszczam. Jak ktoś ma ochotę, może sobie spróbować. Co ciekawego też, używa się nie tylko dym z Palo Santo, jest też olej do kupienia. Hmm, którym smaruje się na przykład obolałe miejsca, też w magii używa się popiół. Czyli jak widzicie tutaj mam taką końcówkę już z, popie, z popiołem, to mam się jakieś tam różne dziwne hmm, rzeczy robi. Nie wiem, nie wchodziłam w szczegóły. Mnie akurat magia nie bardzo pociąga, ani, ani biała, nie, no a to bardziej czarna, także nie wiem. Tu wam nie zdam relacji. Dlatego też warto mieć. Aha, jak to cenowo wygląda? Nie wiem, nie wiem, jak w innych krajach, ale w Polsce, w Hiszpanii kosztuje to jedno euro, taki jeden patyk. Dosyć ciężko się go zapala, wiecie? Trzeba długo trzymać jednak ten ogień i żeby, żeby załapało i dymiło, także też szybko się Szybko się ten dym jakoś y, kończy, i no i tak dosyć uciążliwe jest to. Y, z szafią jakoś łatwiej idzie. O, tutaj nie wiem, czy widzicie, już jakiś mały dymek leci. Mm, dobrze. Tutaj już mamy. Jak to wygląda? O, proszę zobaczcie. Tak tutaj. No, tu pokazują, że taki ładny dymek leci. Miejmy nadzieję, że, że się Wam uda tak to podpalić. Mi zawsze ten dymaczok jakoś mały yy, yy, leci. Yy, wiecie co, jak to pachnie? Cytryną pachnie. Cytryną niektórzy mówią, yy, że też jabłko yy, przypomina zapach jabłka. Co jeszcze ciekawego jest? Yy. Aha, teraz ważne. No bo co? No bo podpalamy i, i, i co? I, i, I co z tym dalej robimy? Otóż chodzimy po całym dom. I uwaga, szczególnie należy w kątach ładnie wydymić, zadymić kąty. I ja robię w ten sposób, że jak tutaj mi się pali, to o tak idę do kąta i z góry w dół. Przeciągam, żeby ten dym dostał takiego kierunku właśnie, żeby do góry... Uleciało i y, można też zejść sobie do piwnicy. Jeżeli ktoś mieszka na przykład w domu, y, jeżeli ktoś mieszka w bloku, no to czemu nie? Po schodach niech zejdzie sobie do piwnicy też. Przy okazji, klatkę schodową wyczadzi. Co ma, co ma wyjść, to to wyjdzie, to ucieknie. I już. Mm, dobrze. Co tutaj dalej mamy? Czyli znowu. Kolejna rzecz. Palo Santo warto mieć w domu. Następnie. Słuchajcie, dzwony, dzwonki wieczne, tybetańskie, japońskie. Tych dzwonków mamy bardzo dużo. Mogą być misy, gongi, muszle, minerały, szyszki, kwiat. Dlaczego dzwony, dzwonki? Dlatego że dzwonki no raczej nie będziecie słyszeć tego dźwięku, a może. Dzwonki mają to do siebie, że mają bardzo wysokie wibracje. I one, yy, one odpędzają wszystkie yy, takie energie niekorzystne, ponieważ te energie nie lubią tak wysokich dźwięków. I też warto pochodzić po domu i podzwonić w kątach. I teraz uwaga, nie zdziwcie się, jak usłyszycie jakieś takie delikatne piski w momencie, kiedy dzwonicie w jakimś koncie. I to nie jest mój wymysł, faktycznie kilka osób już mi potwierdziło, że w momencie, kiedy, kiedy dzwonili w kontach, to słyszeli piski, i to było takie, że. Hmm, a ja myślałam, myślałam, że mi się to wydaje, no a to się nie wydaje. Autentycznie można, można coś takiego usłyszeć. Co jeszcze? Na przykład w Indiach, w niektórych domach jest coś takiego, że takie dzwonki stoją zaraz przy wejściu. Osoba, która wchodzi, się obdzwania sama, czyli nad głową będzie tu i pozbywa się różnych energii, które się może gdzieś tam przyczepiły, kiedy ta osoba była poza domem, tak żeby nie przynosić do domu żadnych złych energii. Jak zauważycie na przykład wchodząc do sklepów y, takich ezoterycznych, czasami nad drzwiami wiszą dzwonki, na przykład wieczne. Ja mam coś takiego, że jak wchodzę do domu, o tutaj może pokażemy te dzwonki. O, ten właśnie dzwonek wieczny, mam u siebie w środku domu, nad drzwiami, że jak otwieram drzwi, to one mm, potrącają na dole ten kawałeczek drewna i one też zaczynają dzwonić. Także obdzwaniają osobę wchodzącą, żeby, żeby też pozbyć się jakichś złych energii. Co o, tutaj zwykły dzwonek. Fajnie mieć dzwonek mosiężny, bo ładniejszy ma dźwięk, ale to już jest kwestia tylko taka... Yy, komu się podoba, jaki dźwięk. Co jeszcze można mieć? Można mieć dzwonki tybetańskie. Dzwonki tybetańskie, proszę bardzo, mam również, fajne są, mają fajny dźwięk, bardzo ostry dźwięk. On, wiecie co, naprawdę aż przeszywa, jeżeli się tak zrobi przed sobą, to aż przeszywa całą osobę, oczyszcza też pięknie aurę. Tylko, że ja zawsze mówię, dla mnie to jest problem z trafieniem. Dzwonki <laughs> to. O, teraz mi się udało. Nie wiem, czy to słychać. W ogóle ten dźwięk pewnie słychać. O, widzicie? No. No, zobaczymy, czy to będzie w ogóle na nagraniu słychać. Także dzwonki tybetańskie też są bardzo fajne. E tylko trzeba to ładnie wymierzyć, żeby równo było, żeby trafić. Co jeszcze? Tutaj ten niebieski taki to jest japoński dzwoneczek. Oni sobie wieszają to też przed domami, żeby im ładnie grało. Tych dzwonków wiecznych mamy różne rodzaje. Można sobie powieszać wokół domu, gdzieś na drzewach, w ogrodzie. Dlaczego nie? To wszystko służy ochronie, służy też jakimś takim doznaniem estetycznym, chociaż nie każdy lubi, niektórzy narzekają. Co jeszcze? Tutaj mamy gong, no to już jest e, ogromny wydatek, bo to już tak od kilka tysięcy złotych w górę do kilkudziesięciu nawet porządne stare gongi mm, kosztują, także to no, nie sądzę, żeby ktoś chciał mieć w domu, no ale są różni ludzie, jak będziecie mieli ochotę i pieniądze na to, to dlaczego nie? Oczywiście, misy tybetańskie, tak, proszę bardzo, też mam. Ja to głównie używam, tą misę do oczyszczania aury, ale też mogę sobie czasami pochodzić po domu i też podzwonić, żeby podnieść wibrację. Też bardzo fajnie. Oczywiście są różne misy tybetańskie, różna wielkość, różny materiał różne częstotliwości, bo ich częstotliwości odpowiadają bardzo często częstotliwościom naszych czakr. Także możecie sobie na przykład podebrać. Jeśli jest sklep, który się specjalizuje w, w misach, to dobierze Wam jaka misa do jakiej czakry, i wtedy na przykład, jeżeli to by była Misa powiedzmy trzeciego oka. No to wtedy nam sobie przekładam. Ale możemy sobie przejechać tak naprawdę tym dźwiękiem przez wszystkie czakry i też się nic nie stanie. No i co robią te wszystkie dzwonki, dzwoneczki, misy. One przede wszystkim odstraszają złe energii i przyciągają pozytywne. Harmonizują otoczenie, wprowadzają równowagę, wewnętrzny spokój. Czekajcie, tutaj zaraz Wam pokażę. Następny slajd. Przywołują, uczucie szczęścia, radości, dodają również energii. Także w zależności kto, co chce sobie kupić i na co wydać pieniądze, jak najbardziej zachęcam. A tak naprawdę to warto mieć dzwonek. Dzwonek warto mieć. To nie jest duży wydatek, parę złotych. Też wiecie co w, w różnego rodzaju antykwariatach. Popatrzcie, bo są za naprawdę fajne, tanie pieniądze. Fajne dzwonki, te takie stare, jeszcze mosiężne. Ostatnio byłam w antykwariacie, ale nie widziałam dzwonków. Także warto sobie gdzieś tam podejść. Dobrze, następna rzecz. Ok, muszle szyszki kwiaty. Pamiętacie, one posiadają spiralę kryształową. Czyli uwaga, izometryczną macierz wektorów. W przeciwieństwie do spirali Fibonacci'ego, pamiętajmy, one, właśnie te tutaj, spirale kryształowe, posiadają zdolności oczyszczania energii. Pochłaniania złej i wydalania dobrej energii. Kto, kto chce zgłębić temat, odsyłam do filmu, w którym pokazuje różnicę między stokrotką śmierci a kwiatem życia. Tam pokazuje właśnie tą strukturę też tą izometryczną macierz wektorów, tak? I właśnie jak nam ściemniają z tą strukturą Fibonacciego. I teraz co? No, oczywiście mam w moim salonie wielką. No, pewnie nie będzie widać, że bardzo mam ogromną, no szkoda, bo tu bardzo fajnie widać. O, widzicie, jaka fajna tutaj spirala kryształowa. No i tak sobie stoi. Od czasu do czasu na słońce w, 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 wystawię, żeby się oczyściła. Tu jeszcze mam oczywiście szyszetkę, udało mi się zdobyć. Proszę, zobaczcie, to jest taka piękna spirala kryształowa. O, to jest, słuchajcie, szyszka cedrowa. A no, kiedyś zobaczyłam cedry, zatrzymałam się, pochodziłam i taka jedna szyszka leżała specjalnie dla mnie, taka ładna. <ścoughs> Co tutaj jeszcze? Kwiaty. Oczywiście, jak najbardziej, warto mieć w domu kwiaty takie też na przykład w doniczkach, lub cięte normalnie w wazonach. Dlaczego nie? Kwiaty też bardzo fajnie oczyszczają atmosferę w domu. Co tutaj dalej? Można jeszcze stosować minerały. I najważniejszym minerałem który każdy powinien mieć w domu, to jest kryształ górski. Jest to najsilniejsze działanie oczyszczające. Znaczy jest to minerał, który najsilniej oczyszcza. Oczyszcza ciało, umysł, energię pomieszczenia, aurę ludzką, pochłania i neutralizuje negatywne energie z otoczenia, pomaga pozbyć się przykrych myśli i trudnych emocji, tak? Kryształ górski, tylko pamiętajmy, że on pochłania, ale też trzeba go czas do czasu przemyć pod bieżącą zimną wodą i wystawić na słońce z taką intencją, żeby się oczyścił. Dobrze? Dlatego yy, warto, warto mieć te wszystkie rzeczy, znaczy nie wszystkie rzeczy, wybrane rzeczy w domu, co najważniejsze byłoby. Biała szałwia. Biała szawia, tak, tu jest nadpalona. Zobaczycie, tutaj jest taka ładna. Oj, nie wiem, czy to widać. Tak. Palo Santo. I pamiętajcie, że jak już zapalicie, to nad talerzykiem chodzimy, żeby nic się nie skapnęło, żadne nadpalone rzeczy, żeby niczego nie zapalić w domu, żeby uważać, tak. Jak to się mówi safety first, czyli zawsze bezpieczeństwo na pierwszym miejscu. Dzwoneczek. Dzwoneczek niedrogo nie kosztuje, a kąty warto podzwonić. Obdzwonić w kątach. No i yy, aha. Dobrze, co tutaj jeszcze? Bo yy, też różnego rodzaju są kadzitełka. No, i niektórzy tak, palą te kadzidełka, palą, a potem chorują, bo teraz uwaga, przestrzegam przed kupowaniem takich tanich kadzidełek, takich dziadostw. O, widzicie? Bo to jest zrobione sztuczne. Tu są sztuczne, chemiczne zapachy. One pomagają tyle, co martwemu kadzidło, <ścoughs> co, co martwemu kadzidełko. Tyle pomagają i słuchajcie zatruwają nas także nie warto tego dziadostwa mieć w domu jak rozpoznamy złe kadzidełko Po pierwsze jest tanie jeżeli widzicie tanie kadzidełko to już sobie darujcie poza tym jeżeli się przejedzie tak palcem one są takie bardzo jak um, się mówi um, są nie mają żadnych grudek o w ten sposób Dobrze, że, że od razu czujemy, że one są wytwarzane wytwarzane, maszynowo, mają chemię w środku, mają taką strukturę bardzo delikatną, nie mają żadnych grudek w środku. To jest takie bardzo o, śliskie, można nawet powiedzieć. Nie palcie tego w domu. To jest chemia i nas zatruwa warto iść do jakiegoś specjalistycznego sklepu właśnie z. No, że w takich sklepach też czasami są dziadostwa, ale, ale pytamy, że chcemy mieć coś ekologicznego i wtedy po cenie rozpoznacie. Proszę bardzo, tu jest. Kacidełko robione z naturalnych rzeczy. Z naturalnych. Widzicie? z materiałów naturalnych. I w momencie, kiedy my to spalamy, tu są zioła, tu są olejki prawdziwe. No Oczywiście jest to dosyć, pamiętam, no sporo to kosztowało, ale wiem, że to jest naturalne i mogę to zapalić i się tym nie zatruję. I zobaczę, jaka jest nieregularna struktura. I teraz porównajcie sobie, proszę, te dwa, nie wiem, czy to będzie widać, kurczę, Widzicie? Widzicie w ogóle, jaka to jest struktura? Ta jest nieregularna, bo to jest ten naturalny, a to. No to dziadostwo, no. Chemiczne. I tu jeszcze jedna mam takie, tu może lepiej będzie widać tą nieregularną strukturę. O, proszę bardzo. Popatrzcie sobie, widzicie, jak to, jak to widać? Widzicie to, jak, jak jest nieregularne to? Nie wiem, czy kurczę. O. Popatrzcie sobie. Nie reklamuję, nas nie podaje, bo tu nie o to chodzi, tylko po prostu poznacie po cenie. Naprawdę warto trochę dołożyć i kupić coś normalnego. To też chodzi o nasze zdrowie, żeby nie, nie wdychać jakichś tam chemicznych, chemicznych dziwnych substancji, bo to, bo to na pewno zdrowe nie jest. Słuchajcie, no i tyle generalnie. Jeszcze raz Was bardzo proszę. W momencie, kiedy wychodzicie sobie z Palo Santo albo z szałwią, to nie, że zgiń, przepadnij duchu, to nie o to chodzi. Tylko chodzi o to, że po prostu z takim zrozumieniem i z nawet miłością odsyłamy te wszystkie. No, te wszystkie takie energie negatywne, tak bym to nazwała, żeby sobie odeszły do światła, żeby się rozpuściły w świetle. Ja zawsze mówię: Odejść do światła. Czy one odejdą, czy nie, to już jest ich wybór, bo one też mają świadomość, ale mają taką no, minimalną tą świadomość. Ale one wiedzą, że coś takiego robimy, i tu nie chodzi, żeby, żeby ze strachem czy żeby z jakąś nienawiścią do nich, tylko ładnie odsyłamy je do światła. No, no i tyle słuchajcie. Czy to działa? Niektórzy się śmieją i pułkają w głowę, i, i, i się nabijają. No, jak tak chcą, to niech się nabijają, niech, niech się pułkają w głowę. Jeżeli nie chcą, to, nie, to, to oczywiście, no wiadomo, każdy ma prawo do swojej, do swojej opinii. Według mnie i według innych osób, które od czasu do czasu takie właśnie czyszczania robią, działa to jak najbardziej. Widzą pozytywne zmiany w zachowaniu na przykład dzieci o... W zachowaniu zwierząt, bo to właśnie najbardziej zauważymy w zachowaniu zwierząt, ponieważ, no, zobaczcie, psa, który stoi gdzieś tam, szczeka i, 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 i się cały najeża. Tak samo kot na przykład, patrzy w jedno miejsce i nagle mm, już tutaj chce kogoś podrapać, a my patrzymy, tam nikogo nie ma. No to, no to, no to co to może być? No to wtedy bierzemy sobie szałwie i z miłością odsyłamy do światła. A ja Wam życzę bardzo dobrego weekendu. No i działamy. Do następnego razu. Cześć.